Dziś na spotkaniu czwartkowym w Przewodnickim Związku Kresowian Domu Kultury zjadamy chłodnik kresowy. Niektórzy mówią, że litewski, niektórzy, że ukraiński, niektórzy, że białoruski, ale to jest chłodnik po prostu Kresów Wschodnich. Odwiedzili nas stosunkowie z Kosieczyna, pan Władek Kozak, pan Jan Mikuło, pan Jan Mikułko oraz mnóstwo innych naszych kresowian. A na telewizji temat naszego wykładu, rocznica powstania warszawskiego, 1 sierpnia 1944. Wczoraj składaliśmy kwiaty pod pomnikiem i niedługo po skonsumowaniu warsztyku będziemy oglądać durowany pokaz historyczny.